A witam serdecznie na kanale Picasso, odcinek spoilerowy. Horse, no i co tam ciekawego zbadamy, jak to można sobie to zrobić, czy da się to w jakiś sposób ominąć, na przykład później sobie to sprawdzić, dokąd dojdziemy, czy później można odebrać te nagrody. Natomiast no przejdźmy, w co się tutaj gra, tu zobaczymy. Jak widzicie, tutaj zrobiłem już wczoraj pierwsze te zadania. Do setki da się. Nie da się chyba raczej przeskoczyć tutaj tego wszystkiego. Dlatego też dzisiaj też spróbuję jeszcze dorwać tego Karadoka i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast co jest dosyć ciekawe, to po prostu tutaj możemy sobie odbierać te nagrody. Jak widzicie, ja tam wcześniej już odebrałem. Będzie odcinek na pewno podsumowujący i przechodzący na tą dalszą sprawę z tymi Dragon Ballami. Tak wygląda jak Dragon Ball, no, natomiast tutaj ma być jakaś rozgrywka, walka o serca, a więc tutaj się nie wypowiadam na razie, jak to będzie wyglądać, bo po prostu nie wiem. No i tyle w tym temacie. Dobra, no to moim zdaniem najlepsze, ja tutaj jak widzicie już tutaj robiłem tutaj rzeczy odnośnie Grand Prix i tak dalej. Zresztą przejdźmy do koników, które tutaj mam, i wtedy będziemy mogli cośkolwiek sobie sprawdzić, prawda? I kryterium sobie dam takie, które są już w ojku. Nie mam takich, tak? No to nie. A jakiekolwiek siodło. Dobra, siodło klasyczne. Czy mam takie koniki? Mam z siodłami klasycznymi, jest ich parę. Takie weźmy. O, dziecko przeznaczenia sobie to otwórzmy. No i co? Ja sobie w pierwszej kolejności zazwyczaj. O, widzę, że muli jak zwykle. Testowy to jest, no to i także. Aha, nie mam. No to od razu sobie wrzucimy tutaj. A to miało być siodło klasyczne. Dlaczego nie ma czapraka? Nie ma, tak? No dobra, dokupimy i założymy. No i to wrzucimy jeszcze owiki, tak? Kaloszki. No i okej. Okay. Zrobiliśmy dwa w jednym. No i teraz puszczamy sobie na Grand Prix, tak? Pro i leci. Konik, dobra. Czy jakiś jeszcze jest taki, który z automatycznego zakupu? O, widzę, że idą bardzo. No i następny. Tutaj na tym mogę tylko dwa, także. A, nie ma pewnie energii. No tak, bo ja tutaj muszę mieć pełen zasób. Także. Pro jest. Puszczamy na Grand Prix. No i on na piąty poziom tam dostaliśmy, ale to później będziemy się tym bawić. A tu na razie trzeba odratować tego konia, bo jest strasznie zabidzony. W tym momencie nie ma energii. Dobrze. Ten drugi chyba też. No tak, 1% ma tylko. O Jezu. Strasznie wyglądasz, stary, no. No ale no cóż, tak to bywa w państwie duńskim, a jeszcze będziesz mógł coś tam zrobić. No dobra, no to ja w ten sposób robię sobie i na przykład dwa jeszcze można wysłać sobie na... To mogą być obojętnie, nie chodzi, żebyście wygrali, tylko chodzi o to, żeby... A no powiedzmy... Mam jakieś takie koniki? No mam, no dobra. No wiecie, od razu mamy przegląd, tak? Co i jak, nie? A możemy zrobić, tak? A ten już jest, następne na Grand Prix. To są najtańsze rzeczy. Aha, energii nie ma. Ojej, ten to już jest bardzo zabiedzony.
No dobra, mykaj. Dobrze, super. Muszę go teraz odratować w jakiś sposób. Będzie ciężko. O, 17 to jeszcze jako tak. W każdym razie już sobie poszedł na... Ten też już będzie, no to tego też spróbujemy wrzucić. A jest, dobra. I ciach. Poszedł sobie na Grand Prix. No, jakoś go odratujemy, tak. No tutaj już lepiej poszło, także spokojnie jak na wojnie. Będzie miał w miarę. I w tym momencie już powinniśmy mieć, za przeproszeniem, 23 już mamy za jednym razem, nie? Mamy już puszczone. I teraz najlepszym dla mnie sposobem, a tutaj jak no nie mam tych dopalaczy, co mam na tym swoim koncie normalnym, tutaj jest to zagraniczne, no to ja sobie biorę i kupuję sobie koniki, takie potaniosi, takie zapychy. I no już strasznie chodzi ciężko. Wiecie, i to będzie w ten sposób, że no po 4000, wiecie, kupuję danego konisia. Wiecie, że możecie zmienić tą nazwę i zrobić psikusa pewnym obiektom, tak, nie? Mają później jakieś dziwne konie z nazwami, nie? No, i od razu podarować, tak? I do widzenia. I już mamy 6 poziom, super. No a na razie się tym nie zajmujemy, tylko idziemy znowu na sprzedaż. I robimy dokładnie to samo, czyli za jakieś cenę sobie na od najniższej i kupujemy właśnie. I do widzenia. I tyle w tym temacie. Dobra, no to zobaczmy. Jeszcze raz jeden taki manewr. Aczkolwiek wystarczyłoby wrzucić tamten, ale to może zróbmy. A ile jest zakup? No. To dwa sobie kupimy i już, nie? A następnego po prostu weźmiemy i sprzedamy dalej, także znaczy się jutro damy już, nie? A to teraz. Nie to. Eki. I tak. I znowu robimy to samo, tylko że tym razem kupimy dwa, tak? I będzie komplet w tym temacie, nie? I powrót. Już te sobie zostaną, będą na sprzedaż, tak? A-a. O, właśnie. I dobra, już powinniśmy mieć zrobione, tutaj to całe wyzwanie jest 100 na 100, no także widzicie. Za godzinę 36 minut będę mógł znowu, no to super, elegancko, to będę miał jeszcze jedną szansę. No dobra, i teraz tak, mieliśmy sprawdzić pewnie. Aha, pierwsza sprawa, to możecie sobie spokojnie poodbierać te rzeczy, nie? I fro, jak widzicie, bez problemu sobie możemy pościągać. A teraz sprawdźmy, czy jak tutaj to uruchomimy, to premium, klucz premium. Da się. Widzicie, od pierwszego się da, widzicie, to co tam było, to myk. Wszystko możecie sobie spokojnie pozbierać. I pro.
A nawet możecie więcej sobie pozbierać niż tutaj jest. No i spokojnie. Do momentu, do którego mieliście zdobytego, także spokojnie. Możecie sobie na samym końcu nawet, jak już wiecie, jak już będziecie mieli tutaj wszystko pozdobywane, jak będziecie już wiedzieć, że na pewno już będziecie walczyć o tego rogasia, tak? No to wtedy po prostu. O, cóż to jest, czemu tak dziwnie? Aha, bo zobaczcie, a widzicie, wcześniej nie było tego. Ale tutaj można w tym momencie jeszcze, zrobić jeszcze. A mianowicie jeszcze 20 punktów dodatkowo można zrobić. To mieli normalnie. Oddałem czy nie oddałem tego konia w końcu? A czekajcie, muszę sprawdzić w takim bądź razie. A no bo jest jak jest. Strasznie coś pochrzanili na tych wszystkich. Tak jest już, no widzicie. No to bierzemy sobie piorun i tak dalej. Do ładowania. Ale tak jak mówię, jak chcecie powalczyć o tego boskiego, no to musicie mieć jednak zrobione tutaj ten dół. Czyli te 600 musicie zainwestować, bo tutaj jest razy 4 po prostu. A znając życie, że przyznawalność będzie słaba, zresztą zaraz to sprawdzimy, no to prawdę mówiąc, jest jak jest. Nie lubię robić z tymi, bo dłużej mi schodzi z tymi. 10 jest 19. Razy 4 to jeszcze jakoś to będzie wyglądać. Być może wtedy się da jakoś tego konisia. Jakoś będzie się zwracał, ale. No powiem tak, no tak sceptycznie podchodzę do tego konisia. Przypomnijmy, co on daje. Rugofitość. No dobra, no to tym bardziej. Powiem szczerze, że będzie raczej moim zdaniem kolekcjonerskim konisiem. Taki bardziej do kolekcji niż do zarobku. Także sobie musicie brać to pod uwagę, nie? Że jest jak jest. A no i tyle w tym temacie. Teraz tak, przechodząc pokrótce do tych rogatych osiołków. No to tak, pierwsza sprawa, że jeżeli chcecie z nimi coś podziałać, no to Izyda, a przywilej Izydy, konieczność, ucha, upominek Hestii, konieczność. Co jeszcze konieczność? No to na pewno będzie koniecznością, takie macie tutaj takiego konisia jednego, Tianma. I musicie mieć Tianmę z VIP-em, bo wtedy macie 4 pokrycia zamiast 3 dla osłów. I Tianma po prostu wam daje taką możliwość. A szukałem sobie, który to ten konik tak daje, no ale już teraz już wiecie. I po prostu no wtedy ja mam wszystkie te koniki na swoim głównym koncie, nie tutaj zagranicznym, także tam mógłbym coś takiego robić, ale nas tu no tak troszeczkę brak czasu i chęci ich troszeczkę bardziej. No i przede wszystkim zobaczymy, czy ktoś po prostu nie popsuje rynku, nie? No bo prawda jest taka, że no my Polacy potrafimy sobie skiepścić wszystko, także jest jakiś fajny biznesik do zrobienia. No to się okaże, że 5 weźmie i weźmie się za ten biznes, przy czym jeden
wystawi takie ceny, że reszcie się nie opłaca robić. No i to jest takie, powiedzmy, okej, no ten jeden zarobi troszkę, no ale później zniechęci resztę i reszta też tak nie będzie chciała też albo współpracować, albo cokolwiek z tym robić. No a co przeleje się na rynek, że albo zostanie tak, że zostanie ten jeden i będzie monopolistą, co jest też niedobre, albo zostanie tak, że w ogóle wymrze ta rasa, no okej, tam kolekcjonersko, a co niektórzy zostawią sobie i wtedy może to jakoś podziałać, tak? No ale no cóż zrobimy, no takie warunki są, czasem, a my też nie bardzo do tego fajnie podchodzimy. To często widać na tych wszystkich aukcjach, na różnych portalach, że no zamiast mniej więcej jakością się zajmować, to się zajmujemy ceną. No ale no nie jesteśmy najbogatszym krajem jednak, także cena czyni cuda. Niestety, cena czyni cuda. O ile chodzi tutaj nam o na przykład o takie koniki, czy tam wirtualne rzeczy, no to całe tam nieważne tam różne rzeczy, kurczę, żeby no tam się przejmować nimi. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład medykamenty jakieś, albo coś w tym rodzaju, albo jedzenie, no to jakoś już czyni cuda, także i cena wręcz może nam zaszkodzić, z tego względu, że kupimy jakiś badziew, który nie nadaje się do spożycia, co mamy bardzo dużo w marketach pokazane, że niektóre rzeczy butwieją i się sprzedają. A ja nie wiem, kto to kupuje, ale ktoś widocznie kupuje, skoro oni to wystawiają, nie? A obniżą 10% ceny, czy tam 25% ceny, tak jak w Lidlu, kurczę, tam macie mięso, które już zielonka wieje, nie? No owszem, no czasem myją płynem i wtedy nie jest zielone, albo coś w tym rodzaju, no ale no cena jest niziutka, wtedy o 25%, tak? Ale co za tym idzie, no jakość jest tragiczna. No i niestety my się na to łapiemy, a nie powinniśmy. Powinniśmy jednak zdroworozsądkowo patrzeć na to wszystko, że cena, coś musi kosztować, tak? A no dobre jedzenie musi dobrze kosztować też, no niestety. A nie ma już takich czasów, gdzie po prostu co byście nie wzięli do ust, to wszystko by było pyszne, zdrowe i pachnące. A no niestety często jest tak, że mamy produkt śmierdzący do kitu i jednak dalej się na niego łapiemy, tak? Ale no to tak już jest, no cóż ja zrobię, nic nie poradzę. A no ale my tutaj z tymi złotymi runami, no to wiecie, no to już coś muszę gadać, nie? przy tych złotych runach, bo one są no troszeczkę nudnawe, że tak powiem. A nie chcę robić po prostu późniejszego odcinka już z tym boskim. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj mam określoną ilość też kuponów, tak? Jak widzicie, jak się wcześniej zacznie o niego zabiegać, no to się strasznie dużo się niestety bierze i wydaje. Ach, nie, no przyznam, ale jest żadna, także to było od razu do pomyślenia, że ta przyznawalność jest tragiczna. Jeszcze, no nie będę tutaj ściemniał, że po prostu, że coś jest inaczej niż jest, no. A złote runa jest to dla mnie zagadka nieodgadniona, także
Nie próbowałem z nimi nic tutaj kombinować i tak dalej, więc nie podpowiem wam, jak tu wygrywać, czy coś w tym rodzaju. Wszystkie teorie, które były, to i tak mi się nie sprawdziły, także no niestety jest jak jest. Co jeszcze można ciekawego tutaj powiedzieć o naszym oślakach? No to przede wszystkim, no jak macie, będziecie mieli tą pierwszą parkę, co wam życzę, no to poczekajcie do tego pierwszego i poszukajcie kogoś, kto ma izydę, jeżeli nie macie, i po prostu z ucha weźcie i sobie. No więc w tym momencie jest tak, że szukajcie po prostu gościa z izydą albo i z tym Tianam, żeby sobie to zaoszczędzić troszeczkę na tym przy rozrodzie. No i w ten sposób możecie jakoś zacząć tutaj ten biznes tam hodowlany tegoż rogasia. No bo tak prawdę mówiąc, no to w innych przypadkach to tak nie bardzo widzę. A jeszcze najlepiej ostatnie pokrycie zrobić tam na szaliku, nie? Czyli klacz z szalikiem. Ale to musicie dać i szalik ogierowi, i klaczy. Powiedzmy sobie szczerze, no to jest średnio opłacalne wszystko, także średnio opłacalne. To naprawdę wysoko powiedziane. A moim zdaniem, no bez tych dwóch koników dodatkowych, to z osłami sobie nie poszalejecie. A znowu, jak chcecie bez ucha robić, no to po prostu tak dla siebie, tylko dla swojej satysfakcji. No to wiecie, no życzę wam powodzenia, żeby wam jak najwięcej tych konisi wyszło. Nie zapomnijcie, że lepiej zrobić z różdżkami, tak? No. Rzeczy, które są moim zdaniem normalne przy osłach, no to, że trzeba niestety robić pokrycia z różdżkami płodności. No i tyle, no. Cóż zrobić, no, możemy to bałkować w kółko, nie? Aha, no dobrze. Niektórzy tam się zastanawiali, gdzie zginąłem czy coś, no po prostu nie ma sensu robić ciągle tych samych nagrań odnośnie co tam w tydzień, tam jak, co tydzień jakiś ten. Bo no, samemu mnie już się zaczęło to nudzić po prostu. Powiedzmy sobie szczerze, to już te konie są, te boskie są już tak oklepane i tak dalej. Zresztą już tyle razy już mówiłem o tych boskich, praktycznie wszystkie są zrobione, a przy okazji spoilerów też wam wyjaśniam mniej więcej co i jak z tymi boskimi. Te, które mogę, nie? No bo tak na przykład do tej pory nie wiem, a czy jednak ten zestaw rycerza dodatkowo coś daje, nie? No bo nie mam szansy po prostu dostania tutaj przetestowania tego całego zestawu. A z drugiej strony, no to jest nie jest to aż tak wiadomość, która jest no rejeberet, żeby po prostu specjalnie kupować tam 5 boskich, żeby się dowiedzieć, czy dana rzecz rzeczywiście działa, czy też nie. No to kurczę, 10 tysięcy poszło, minus 600, tak? Ładnie poszło. Dobra, bierzemy tego. Jeszcze troszkę musimy tutaj jeszcze ten. No, wiedziałem, że za okruchy go dopiero dostaniemy niż w
padnie. Strasznie mi jest. Odkąd są okruchy, tak wszystkie te losówki siadły, że głowa boli. No coś za coś, nie? No dali ograniczą ilość, nie? Ale tak prawdę mówiąc, to więcej się dostało. No i mamy już tego boskiego, tak? No to super. A on 8200. 8200 poszło mi na TN, żeby zdobyć tego jego mościa. No dobra, no to sprawdźmy, co za nim się tak kryje, kurczę, że jest taki drogi i czy jest taki fantastyczny. No to zaraz zobaczymy. Tak, tutaj też mam parę oślaków, tak. Zgadza się. Znowu ten traktor, ja dole. A czekajcie, jeszcze tak z ciekawości sobie zobaczę, ile jest osób w tym momencie na tym serwerze testowym. No bo tak mieli jakby, nie wiem, no jakieś miliony osób tu siedziało, nie? Ja przyszedł? No mamy. No dobra, no i chcę to. Dobra. Czyli trenuj jednego ze swoich koni w kusie, wygraj zawody w kusie i wygraj zawody karadokiem. Czy są szanse? No i są, zawsze są szanse, są. Czasem marne, ale no. Powiem tak, no. Aha, i tutaj z tych 100 punktów można tylko dostać, tak? Dobra. Punktów, no to będzie ciekawie, tak? Dobra. Zawody laboskie, on ma wszystko wyrównane, więc... No ale to mógłbyś... Okej. Dobra. Jakiś błąd się wkradł, tak? Dobra. A, no właśnie, no i jakiś błąd, no to dajmy go, no może na przełaje, zobaczmy. Czy będą jakieś zawody w przełajach? Żadnych. Super, a miało być tak pięknie, nie? Nie ma żadnych zawodów. Super, no to nic, no to zostaje tylko go tam... robić mu te zawody. Pamiętajcie, że drugi ten sam koń nie daje dodatkowych, że tak powiem. O, czyli co, jedne tylko zawody wystarczą, żeby już ten? No nie ma żadnych zawodów, no to co ja wam zrobię, no nie ma żadnych zawodów dla niego. O Jezu, są zawody! Ojajaj. No i zobaczmy, czy to coś da. Czy uda mu się coś zdobyć. A tak prawdę mówiąc, na inne bym nie liczył. Koni się. O, z Galifaximi to... Przypuszczam, że nie będzie miał za bardzo szans. A co, jeszcze nie doszły żadne zawody? O, pewnie jakieś oj by się przydało, nie? No i co? A, zapomniałem, że to teraz kurczę ten... Aha, no tak przy okazji mówiąc, no to też sobie nie zarobicie za bardzo na pokryciach, no bo ograniczone pokrycia są teraz, nie? No chyba bodajże 100 pokryć można... A wystawić, tak? I do widzenia. Już sobie nie zyskacie nawet na pokrycie. To już jest paranoja, już tak ograniczają wszystko,
Żebyście czasem nie wymyślili jakiegoś, kurczę, jakiejś możliwości do zarobku, kurczę, na tych konikach, nie? Żebyście eki, kurczę, nie zdobyli. A czwarte, dobra, no to czyli on nie wygra. No i tyle w tym temacie. No to tutaj trzeba ten napełniać te punkty. No i już, nie? O, nie, z tymi pokryciami to już przegięli, naprawdę, bo to, ja to przeczytałem, to naprawdę mi zryło beret totalnie. I niestety, stwierdziłem, że już chyba całkiem już idzie ku upadkowi to wszystko. A zresztą widać tą po ilość. No i co? Z ilu? Dwie osoby połączone. No to rzeczywiście testowy jest oblegany. Co się nie dziwię. Ale no cóż, życzę wam miłej zabawy. W następnym odcinku najprawdopodobniej będzie już ta nowa promocja. Ewentualnie pokażę wam jeszcze sprawę, jeżeli chodzi o te ciekawe nasze konisie, rogasie, i jeżeli będę mógł wam zaprezentować, to zrobię. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego dnia, dajcie lajka, dajcie suba, no i wszystko w tym temacie. Trzymajcie się, cześć.